Woda, płyn bezbarwny, bez smaku i zapachu, a przecież jest podstawą życia. Przeciętny organizm ludzki potrzebuje codziennie 1,5 litra wody. Ale hutnik, pracujący w stalowni w temperaturze dochodzącej do 90 stopni Celsjusza, musi wypić tej wody wielokrotnie więcej. Woda potrzebna jest do produkcji stali. Na każdą tonę zużywa się od 20 do 50 tysięcy litrów. Nawet wydobycie węgla nie może się obyć bez wody. Na każdą tonę zużywa się jej 60 litrów. W procesie produkcji każdego samochodu osobowego potrzeba około 300 tysięcy litrów wody. Najbardziej żarłoczny jest jednak przemysł tworzyw sztucznych. Jedna tona pochłania 1 000 000 litrów wody. Tak więc woda rzeczywiście oznacza życie. Dodajmy, współczesne życie potrzebuje jej coraz więcej. Tam, gdzie jest przemysł, gdzie tereny są zurbanizowane, zużywa się więcej wody, a właśnie owa urbanizacja i ów przemysł powoduje jej zanik. Oto Górnośląski Okręg Przemysłowy. Przecinają go kopalniane szyby. Ale nie tylko na powierzchni. Przekopując ziemię wszerz i wzdłuż, przecina się naturalne nurty wody podziemnej, niszczy niejednokrotnie wodociągi.